czołem, moi kochani, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj zapraszam was na kolejny projekt Denko. Tak, dzisiaj pokażę wam produkty, które zużyłam w przeciągu ostatniego miesiąca, czyli w miesiącu czerwcu. Mam tutaj całą moją siatkę i dzisiaj wyjątkowo nie będę tych produktów sobie układać kategoriami, tylko po prostu będę wyciągać przypadkowo z worka, bo tak dzisiaj mam taką ochotę, żeby wyciągać przypadkowo, a nie układać. Więc sobie może tutaj z boku położę i będę wyciągać. Mogę trochę szeleścić. Pierwszy produkt, który zużyłam w ostatnim miesiącu, to jest mój żel do twarzy z ziai. Oczyszczanie liście manuka, żel normalizujący na dzień i na noc. Bardzo fajny żel. Ja już wam o nim zresztą mówiłam milion razy. Bardzo dobrze oczyszcza twarz i ostatnio powiem wam, że zastanawiałam się, czemu on mi się tak szybko kończy, skoro jego wystarczy odrobinkę wziąć na dłoń. I teraz już wiem dlaczego, bo Jarek mi go podkrada i też nim myje twarz. Także wiadomo dlaczego, ale ogólnie żel bardzo fajny. Bardzo bym chciała, żeby kupić sobie ten żel też z ziai, ale z peelingiem. Niestety go ostatnio nie ma, jest tylko ten, więc kupuję ten. Może jak będę w Polsce, to sobie kupię, zobaczymy. Ten żel się skończył, mam kolejne opakowanie, bo jak dla mnie jest świetny. Dobra. Kolejny produkt, który mi się skończył, to jest mydło do rąk Dove. Jak wiecie, ja to mydło uwielbiam, ono jest po prostu rewelacyjne. Ma w sobie 1/4 kremu nawilżającego do rąk. Świetnie się sprawdza, myje dłonie bardzo dobrze, nawilża je. Zapach utrzymuje się kilka godzin, rewelacyjny jak dla mnie. My teraz się właśnie przerzuciliśmy na te mydła z Dove. Kolejny produkt, który mi się skończył, to jest zmywacz do paznokci. Ja używam z Sally Hansen bez acetonu z prowitaminą B5. Bardzo fajny zmywacz, bardzo dobrze zmywa lakiery, nawet te takie trudne. Te takie trudne, w sensie takie, które ciężko schodzą. I on jest również z witaminą E i rumiankiem. Bardzo fajny, ja już go stosuję kilka lat i jestem z niego zadowolona. Kolejny produkt, który mi się skończył, to jest dezodorant mój z Rexony. Bardzo fajny, kupiłam kolejne opakowanie, nie zostawia żadnych żółtych śladów, żadnych białych śladów, przepięknie pachnie, chroni, tutaj jest napisane, że chroni 48 godzin, ale ja tego nigdy nie sprawdzam, 48 godzin, ale rzeczywiście chroni, także jest jak dla mnie super. Kolejny produkt, który mi się skończył, to jest olejek Dove, który używam do mycia pędzli od podkładu oraz gąbki. Do tego sprawdza się rewelacyjnie, bardzo szybko rozpuszcza ten podkład. Przez to, że jest tłusty, wiadomo, tłuste, działa na tłuste. Natomiast jeżeli chodzi o... Chciałam go kiedyś właśnie wypróbować do mycia ciała po prostu, bo to jest do ciała ogólnie olejek z olejkiem arganowym. Ale jednak stwierdziłam, że nie, dlatego że zapach mi przeszkadza w tym olejku. Ma strasznie intensywny zapach, który mi przeszkadza. I zawsze jak myję pędzle czy gąbki, to później muszę wymyć ręce, bo po prostu ten zapach jest jak dla mnie ohydny. Ale jeżeli chodzi o mycie pędzli i gąbki, sprawdza się idealnie. Zakupiłam kolejne opakowanie. Kolejny produkt, który mi się skończył, to jest mój płyn do soczewek. Tak jak wam mówiłam już chyba w jakimś vlogu, czy ostatnim projekcie Denko, nie pamiętam. Teraz jak otworzyłam nowe opakowanie, zapisałam sobie i powiem wam, myślę w następnym projekcie Denko, na ile mi taki płyn starcza, bo nawet sama nie wiem, sama jestem tego ciekawa. Ale praktycznie w każdym projekcie Denko ten płyn się pojawia, więc co tu więcej mówić. Kolejne produkty, które mi się skończyły, to są moje soczewki. Pokazywałam wam we vlogu open box, jeżeli chodzi o soczewki, przyszły mi nowe, te się właśnie skończyły. Bardzo fajne soczewki, ja je uwielbiam. Jak dla mnie one są świetne, nie czuć ich w ogóle na oczach. Co o to właśnie chodzi w soczewkach, są super. Ja w ogóle nie miałam problemu ani z soczewkami, ani z płynem. Po prostu kupiłam i od razu się okazało, że one są dla mnie dobre. Kolejny produkt to są moje waciki. Ja używam te takie z Desin Skin System, to są takie produkowane dla Asdy i to są te duże owalne, one u mnie się najlepiej sprawdzają. Kolejny produkt to jest krem pod oczy, też w każdym projekcie Denko się pojawia, ale krem jest naprawdę rewelacyjny, wydajny, w przeciwieństwie do tego poprzedniego, który używałam. Dobrze nawilża okolice oczu i naprawdę jest świetny. Kolejny produkt to jest krem
z Ziai, ten mój 25+, krem nawilżająco matujący, równowaga cery tłustej i mieszanej, redukcja sebum i zaskórników. Krem rewelacyjny. Ja go kupiłam na przetestowanie. Oczywiście czytałam recenzję, oglądałam filmiki na YouTubie, jeżeli chodzi o recenzję. Dużo osób było na nie, ale ja jestem na taki, to jak najbardziej. Wszystkie te powody, dla których te osoby są na nie, to ja stwierdzam, że to nie są powody, bo według mnie jest zupełnie inaczej, ale tak jak każdy ma swoje zdanie, każdy na jednym kosmetyk działa, na drugiego nie, tak jak ja to mówię. Zawsze na mnie działa rewelacyjnie ten krem. Kupiłam sobie kolejne opakowanie oczywiście i powiem Wam szczerze, że to opakowanie, które mam teraz tutaj w dłoni, miałam 3 miesiące, także zobaczcie, jaki on jest wydajny. Naprawdę wydajny jest bardzo i po prostu jest super, bo naprawdę tą skórę matowi. Ja używałam już krem z garniera matujący, jak wiecie. I no wiadomo, czasem jak ja jestem w domu i wiem, że nigdzie nie wychodzę, to nie robię makijażu, tak? I posmarowałam się tym kremem rano i za parę godzin po prostu już w strefie też się świeciłam, czułam się taka zapchana, musiałam iść umyć twarz i nałożyć ponownie krem. Przy tym kremie ja tego nie mam. Rano umyję twarz, nakremuję twarz i wieczorem cały czas jestem zmatowiona, także super krem, jak dla mnie to jest rewelacja. Co prawda SPF ma tylko 6, ale to jest wada, którą można naprawdę wybaczyć. Tym bardziej, że ten krem starcza na 3 miesiące. Kolejny krem, który mi się skończył, to jest Na Noc. Krem, który początkowo myślałam, że jednak się z nim nie polubię, ale okazało się, że jest bardzo świetny. Wytrzymuje też długo, w sensie jest wydajny. Nie tak długo może jak ten krem na dzień, ale też w przeciwieństwie do innych kremów, które używałam w tubkach, to on jest na dużo dłużej wystarcza, także mam kolejne opakowanie, bo krem się naprawdę u mnie sprawdza. Kolejny produkt to jest Garnier Body tym razem i to jest mój balsam do ciała, ja mam do suchej skóry. Bardzo lubię ten balsam, już zresztą Wam mówiłam nieraz. On też starcza na bardzo długo, to jest 400 ml. Ja go teraz, kiedyś go stosowałam tylko ten balsam, teraz go stosuję na zmianę jeszcze z masłem do ciała. Także starcza mi na jeszcze dłużej i jest naprawdę rewelacyjny. Bardzo dobrze nawilża skórę. Ja mam suchą skórę, jeżeli chodzi o nogi, bardzo suchą i muszę bardzo często je kremować. Także naprawdę, on bardzo dobrze nawilża tą skórę i wystarczy na przykład, że ja nałożę go na przykład dzisiaj i następne smarowanie mogę mieć dopiero za 3 dni, bo on tak dobrze nawilża. Także super. Kolejny produkt, co my tu mamy, mogę Wam trochę uciekać. To jest kolejne mydło. O tym mydle już Wam nie będę mówić, bo już mówiłam. Tak jak mówiłam, rewelacja. Kolejny produkt to jest moje serum z Bielendy. To jest to jeszcze opakowanie z Polski, teraz już kupiłam tutaj. Bardzo fajne serum, ja naprawdę uwielbiam je stosować i na razie z niego nie zrezygnuję, bo jest super i naprawdę zauważyłam dużą poprawę, jeżeli chodzi o kondycję mojej skóry. Kolejny produkt to pasta do twarzy. Liście manuka, pasta do głębokiego oczyszczania twarzy przeciwzaskórnikom. Ja tą pastę stosuję na dzień, znaczy na dzień, rano do mycia twarzy i ona się świetnie u mnie sprawdza. Naprawdę bardzo dobrze oczyszcza tą moją twarz po nocy i zaskórników mam dużo, dużo mniej niż miałam. Także super. Kolejny produkt to jest Palmolive, mój żel pod prysznic, ten antystres. Ja, jeżeli chodzi o antystres, to taka jestem kosmetyki, to taka jestem trochę sceptycznie nastawiona, ale ten zapach był naprawdę taki odprężający, taki relaksujący. Natomiast teraz mam różowy, który pachnie owocami i jest po prostu cudowny, kojarzy mi się z latem i jak na razie to on jest moim ulubieńcem, ale ten żel był ok, tak jak zresztą tamte poprzednie żele Palmolive ok był, nawilżenia no tak nie ma może jakiegoś wielkiego, ale mi to nie przeszkadza, bo i tak używam balsamy. Bardzo ładnie pachniał, tylko że niestety zapach utrzymuje się 2 godziny tylko w tych żelach i to jest wada, ale ogólnie bardzo fajny żel. Kolejny produkt to jest mój spray do oczu. Uwielbiam ten spray. Jak go nie ma w sklepie, to ja po prostu kupując krople, tylko się modlę, żeby ten spray mi się zbyt szybko nie skończył, bo ja naprawdę kiedyś byłam taka, wiecie, sceptycznie nastawiona. Mówię, jak taki spray może działać? A on działa dużo lepiej niż krople i aplikacja mi się dużo lepiej podoba. Także teraz tylko spray do oczu.
Kolejny produkt, Nivado, woda do makijażu, ja ją używam do oczu i ona mi się świetnie sprawdza, nie szczypie w oczy, jeżeli nawet się dostanie. Makijaż wodoodporny schodzi bardzo szybko i naprawdę jest rewelacyjny. Kolejny produkt to jest krem BB. Ja przez dłuższy czas, powiem Wam szczerze, nie stosowałam kremów BB. Ostatnio właśnie sobie użyłam parę razy i się skończył. Na szczęście już mam nowy. Krem bardzo fajny, ja go bardzo lubię. To jest matowy, ale wiem, że jeszcze były inne. Marka Rimmel, 9 w 1, SPF 15. Ja mam odcień light. Krem bardzo fajny, bardzo lekki. Tak właśnie na lato, żeby poprawić tylko kolory skóry. Świetny. Kolejny produkt to jest moja pomadka z Collection Velvet Kiss, odcień Caramel 2. Pomadka płynna matowa, to dzięki niej, tak naprawdę od niej wszystko się zaczęło, jeżeli chodzi o moją przygodę z pomadkami matowymi. I kupiłam oczywiście kolejne opakowanie, bo naprawdę warto, pomadka super, utrzymuje się kilka godzin, nawilża te usta, one nie są jakieś takie, wiecie, przesuszone i naprawdę jest super. Kolejny produkt to jest perfum mój, ja go kupiłam w Funciaku, to był mój perfum do pracy, miał przepiękny zapach. Przepiękny zapach, też się nawet w miarę długo ten zapach utrzymywał. Ja ogólnie do pracy wolę kupować takie tańsze perfumy, niż mam używać moich takich na co dzień. No i ten był bardzo, bardzo fajny, piękny zapach, długo się utrzymywał, czego chcieć więcej, do pracy idealny. Moja maskara The Colossal Glow Extreme Volume Waterproof skończyła mi się. Mam już nowe opakowanie, bo ta maskara jest jak dla mnie rewelacyjna. Bardzo dobrze te rzęsy pogrubia. Nie skleja ich przy tym i naprawdę wygląda na oczach rewelacyjnie. Nie kruszy się, nie odbija się. Naprawdę super. Coś tak puste już się robi w tej siateczce. Kolejny perfum z Avonu tym razem. Ja go dostałam w prezencie, też go stosowałam do pracy na zmianę razem z tamtym. Też zapach bardzo ładny, utrzymywał się też w miarę ok. No i ja go używałam do pracy i mi się skończył. I ostatnie dwa produkty. Tak Wam może trochę uciekam co chwilę. Ostatnie moje dwa produkty są dwa podkłady z Max Factor Facefinity. Dlaczego dwa? Dlatego, że jeden to jest odcień Beige 55, a drugi Light Ivory 40. Te podkłady, to ogólnie ten podkład Light Ivory, ja go stosowałam przez kilka lat non-stop. Praktycznie to był jedyny podkład, który miałam. Dopóki nie kupiłam tego podkładu Dream Velvet z Maybelline. I stwierdziłam, że po co mam wydawać większe pieniądze, skoro mogę mieć dużo lepszy podkład w niższej cenie. Ten podkład kosztuje 13 funtów i ja ten podkład kupowałam. W zeszłym roku po lecie byłam opalona i ten podkład był za ciemny, za jasny dla mnie, więc kupiłam sobie Beige 55. I te podkłady stały, aż już widziałam, że już jest ich końcówka, więc stwierdziłam, że czas je do końca wykorzystać. I się ich pozbyć. Ja na razie tych podkładów nie będę kupować, bo mam dużo lepsze podkłady, które dają dużo lepszy efekt i wyglądają lepiej na twarzy. Także tych podkładów się już pozbywam, bo już się skończyły. Tak. I moi kochani, siatka jest pusta. To były wszystkie produkty, które skończyłam w miesiącu czerwcu. Mam nadzieję, że nie było ich zbyt dużo. Już troszkę było. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i zapraszam Was na kolejny projekt Denko w następnym miesiącu. Do usłyszenia. Buziaczki, pa pa!